Jak się panu podoba? Rewelacja, piękna inscenizacja, pokazy. Czy któraś wystawa się panu szczególnie spodobała? Znaczy, przede wszystkim motocykle. To jest moje hobby. Czyli jest pan fanem motocykli? Zdecydowanie, jeżdżę na co dzień. A widział pan teraz tą wystawę, co przed chwilą była? Oczywiście. I jak wrażenia? Przepiękne. W jakiej kolejce stoicie? Co chcecie teraz robić? No, zagrać sobie. Jaką grę? World of Warships. To jest stanowisko firmy Wargaming, które zapewne znane jest przytłaczającej większości zarówno graczy, jak i widzów. A tutaj gracze mogą zagrać w grę World of Tanks, spróbować swoich sił, sprawdzić się z naszym wyzwaniem i w związku z tym wygrać nagrody. Oprócz tego mamy też prezentację po drugiej stronie naszej najnowszej gry, czyli World of Warships. Na czym polega ta gra World of Tanks? To akurat jest bardzo, bardzo proste. Tworzymy konto, dostajemy kilka czołgów na początek i zaczynamy grę przeciwko innym graczom. 15 minut, bitwa, wygramy, przegramy, zniszczymy wrogie czołgi, sami zostaniemy zniszczeni. Zasady są naprawdę bardzo, bardzo proste. Powiedz nam, w co grasz? World of Tanks. I jak ci się gra podoba? Super. I co trzeba robić w tej grze? Gramy czołgami i też strzelamy. I tu grasz z kolegami, jesteście jedną drużyną? Tak, ale może nas wyrzucić na inne bitwy, na różne. Państwo są? Dobrzyca, powiat pleszewski. Który raz Państwo są na strefie? Tutaj akurat po raz pierwszy. I jak się podoba? Super jest. Czy jakaś wystawa Państwu się szczególnie spodobała? Znaczy wszystko ogólnikowo, także tutaj jest oglądać. Naprawdę bardzo przyjemnie. A Wam jak się podoba? Fajnie. Jak się jechało na tym pojeździe? Fajnie. Chcielibyście być żołnierzami? Właśnie po występie kawalerii. Jak się Państwu podobała? Bardzo. Coś niesamowitego. Po raz pierwszy jestem na takim pokazie tutaj w Gostyniu. Czyli są Państwo pierwszy raz w ogóle na strefie, tak? Tak, na strefie militarnej jesteśmy pierwsi. I jak wrażenia? Przeszli już Państwo stanowiska wszystkie? Jeszcze nie, no dopiero co dziś pół godzinki temu przyjechaliśmy. Jesteśmy ja jestem z Chrzanowa, moja dziewczyna jest ze Skawy. Także no, kawałek mieliśmy. Jest super, naprawdę fajna atmosfera, mnóstwo fajnych pojazdów, cudowne inscenizacje, naprawdę super. Czyli widziała już Pani jakieś inscenizacje? Tak, widziałam akurat w zeszłym roku, dopiero teraz przyjechałam, także dopiero będę widziała to wszystko. Robi? Zależy. Chory pan jest? Nie. Jaką grupą rekonstrukcyjną właściwie jesteście? Grupa rekonstruuje wojnę w Afganistanie w okresie 1979-89. Rekonstruujemy 345. Samodzielny Powietrzno-Desantowy Pułk.
To jest dla panów hobby, czy może jednak bardziej na poważnie to panowie traktują? My jesteśmy kolekcjonerami, że tak powiem. Kolekcjonujemy fanty takie związane z wojną w Afganistanie, jak i takie fanty, które związane są z obecnością tutaj radzieckich wojsk w Polsce i tak dalej, nie? Oprócz replik broni, większość ekwipunku, który używamy, jest ekwipunkiem oryginalnym z epoki. I to począwszy od bielizny, poprzez mundury, tak, i pozostały ekwipunek. Który raz państwo są na strefie? Ja jestem pierwszy raz. Ja drugi raz z synem przyjechaliśmy, drugi raz. W zeszłym roku przyjechaliśmy pierwszy raz, czekaliśmy cały rok, jak to syn mówił, żeby na to przyjechać, bo tak nam się podobało tutaj. O, to super. Jak ci się podobało na torze przeszkód? Fajnie. A chciałbyś być żołnierzem? Jesteśmy grupą rekonstrukcyjną Maksim z Opalenicy. Rekonstruujemy Ludowe Wojsko Polskie, powstańców wielkopolskich, żołnierzy radzieckich i sporadycznie Wehrmacht. Jakie tutaj państwo macie najciekawsze eksponaty? Współdziałamy właśnie z Muzeum w Kołobrzegu, z panem dyrektorem. Wyremontowaliśmy armatę, jedyną prawdopodobnie w Polsce jeżdżącą, samojezdną, a nasz sprzęt to jest motocykl, tam stoi z koszem i samochód Willys. Skąd pan jest? Z Pępowa. Który pan jest raz na strefie? Drugi. Jak się podoba? Bardzo fajnie. A ty, kolego, chciałbyś zostać żołnierzem tak jak tutaj wszyscy są? No chyba tak. A podobał ci się jakiś pojazd, szczególnie bardzo, czołgi, rosomaki? Coś cię tak zainteresowało bardziej? Tak, czołgi. Chciałbyś taki, co? Tak. A ty? Chciałbyś być takim żołnierzem? Tak. Bardzo krzyczała, zemdlała, musimy ją zanieść do namiotu medycznego. Do namiotu medycznego, tak? Namiotu medycznego, do naszego namiotu medycznego. Daleko jest ten namiot? No, jeszcze kawałek dalej i w prawo. Ja to widzę... Nasz namiot cyrkowy, tak zwany, ale to medyczny nasz. Widzę, że koleżanka z przodu ma krzepę. Tak. Sanitariuszką jesteśmy do systemu. Jesteś sanitariuszką, tak? A ile masz lat? 12. Uuu, to szybko zaczynacie. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznych Gerhard Dieblice. Odtwarzamy głównie niemieckie kobiece służby pomocnicze III Rzeszy, czyli na przykład na Nachrichtenhelferinnen, jest to łączność, jak i Flakhelferin, czyli obrona przeciwlotnicza, i teraz to, co tutaj prezentujemy, czyli Luftschutz. Tak, to jest tylko hobby, zabawę, czy może jednak bardziej poważnie? Traktujemy to głównie jako hobby, naszą pasję generalnie. Interesujemy się głównie historią, więc właśnie dlatego się tym zajmujemy głównie. Z Gostynia. Który raz jesteś na strefie? Przyznając się, pierwszy. I jak ci się podoba? W sumie jestem tu może z godzinkę. Póki co nie narzekam. Wystawa jakaś szczególnie ci się spodobała? Tak, rzucam okiem na wszystko i jest gites. Czy dzisiaj, jak tu coś oglądaliście, wam się szczególnie spodobało? Jakaś wystawa? Kino, zdecydowanie. Pierwszy raz to jest. Witam państwa, Maciej Gaszek, portal gasogostyń.pl, a oto nasz dyrektor Kina Słońce, Tomasz Barton. Chciałem ci zrobić zdjęcie właśnie. No, chciał mi zrobić zdjęcie, ale z fajną panią.
Co tam przedstawiacie? Organizujemy, przedstawiamy Zlotowiczom oraz gościom przedwojenne gostyńskie kino, które nazywało się Słońce. W przyszłym roku kino gostyńskie będzie obchodzić 80-lecie. To jest taki początek jakby obchodów. I z tej okazji właśnie tutaj jesteście też, tak? Tak, z tej okazji jesteśmy tutaj i ponadto prezentujemy, dzisiaj była premiera, filmy odnalezione w Gostyniu, nie ukazujące Gostyń w okresie okupacji, ale kroniki wojenne Manewry Luftwaffe oraz Olimpiady w Berlinie, które odnaleźliśmy w Gostyniu, zdigitalizowaliśmy i tu jest właśnie premiera podczas strefy militarnej. I rozumiem, że tutaj co jakiś czas puszczacie filmy i ludzie mogą wchodzić i oglądać, tak? Oczywiście repertuar, specjalne plakaty, specjalne stroje, jak Państwo widzicie, klimat kina przedwojennego, myślę, że będzie fajnie. Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej Task Force Viking. Rekonstruujemy zdarzenia, które miały miejsce podczas operacji Herik 18 w Afganistanie, w prowincji Helmand. Są to siły, wydzielone siły i środki przez drugi batalion The Royal Regiment of Fusiliers, czyli to jest tak jakby taka piechota zmechanizowana armii Wielkiej Brytanii. Występują tu jeszcze oczywiście osoby rekonstruujące siły specjalne Stanów Zjednoczonych, które akurat były przydzielone do pomocy w rozpracowaniu groźnych terrorystów znajdujących się akurat w tej prowincji, w tej danej wiosce, w której się teraz znajdujemy. Na strefie jako grupa jesteśmy akurat drugi raz, ja osobiście jestem tutaj pierwszy raz. Zwiedziłem parę innych zlotów, ale tutaj akurat mam okazję dopiero być pierwszy raz. Ktoś by mógł sobie zadać pytanie, po co my w ogóle to robimy? Może należałoby pójść do wojska, zająć się tym, no tak się składa, że akurat ja jestem żołnierzem 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina i jakoś na co dzień nie zawsze interesuje się, pewnie pani się nie boi, to tylko zwykłe wybuchy sztuczne. Interesuje się tym, jest dla mnie taki sposób na życie, bo wiadomo, że jak człowiek nie ma pasji, to po prostu wariuje, tak? Jest taki sposób dla nas, spędzania wolnego czasu ze znajomymi.